seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Dzień dobry, bardzo witam was serdecznie w nowym vlogu. Jest ze mną pies, jest ze mną kot, więc jak za chwilę zaczną popis, to nie miejcie mi tego za złe, ale po prostu dzisiaj się kręcą za mną, bo jesteśmy sami w domu. Słuchajcie, dzisiaj będę testować podkład od Karoliny. Jeśli dobrze kojarzę, to jest jeden z jej ulubionych podkładów i to jest It Cosmetics CC Light. Jeśli dobrze kojarzę, to właśnie jest jeden z jej ulubionych podkładów. W ogóle bardzo długo mi go polecała, ja ciągle mylę nazwę. Podpytałam jej, zacznie się zaraz popis, bo tu jest pies, w środku jest kot. Podpytałam jej, czy nakładać go gąbką, jak się do tego zabrać. Powiedziała, że ona go nakłada normalnie gąbką. Jestem bardzo ciekawa tego produktu. Już widzę, że jest gęsty, bo widzicie, no nie spływa. A, może lusterko? Przydałoby mi się raczej. Jestem mega podekscytowana, bo ona go tak zachwala. Oj, on jest gęsty, ale ma taką delikatną konsystencję. Ja też nałożę go gąbką, ale na razie rozprowadzę sobie... No, ona mi go tyle nałożyła, że słuchajcie, mi go wystarczy chyba na tydzień. Przy mojej, wiecie, ilości używania podkładów. Pachnie czymś. Aloesem? Czym on może pachnieć? No, ma delikatny zapach, ale to nie jest nic drażniącego. Dobra, rozprowadzam go po twarzy. No, pachnie czymś. Nie wiem czym, ale czymś pachnie. Nie wiem, czy nałożyłam go za mało. Powiem wam, że ładnie wyrównuje koloryt. I teraz dzieci będą szalały. I jak na krem CC, to on jest taki dość, no może nie powiem matowy, ale dość satynowy. To nie jest taki produkt, który od razu już wymaga przypudrowania, gdzie na przykład jak miałam Miszę, to z kolei był mój ulubiony krem CC czy BB. A to powiem wam, że tamten wymagał natychmiastowego przypudrowania, bo tak bardzo się świecił. Ten wygląda bardzo ładnie i bardzo naturalnie. Powiem wam, że go w ogóle nie widać na twarzy. Jest bardzo komfortowy, tutaj nie czuć żadnego ściągnięcia, nie czuć w ogóle produktu na twarzy, co też jest spoko. Bardzo ładnie wyrównany koloryt. I ta skóra wygląda tak schludnie. Nie wiem, jak wygląda w kamerze. Mam nadzieję, że kamera to odda. No, przyjemniaczek, powiem wam. Nie wiem, jaki on ma... jaki on ma SPF. Może zaraz sobie w ogóle o nim przeczytamy coś, słuchajcie. I od razu wam pokażę, co to za podkład. It Cosmetics CC. I to jest ten produkt. Akurat tutaj otworzyłam na stronie Douglasa. No, ustawienia ochrony, no akceptuję. Już wam pokazuję. O! Tak, to jest ten produkt. Musicie się troszeczkę uspokoić, bo matka teraz będzie czytać. On kosztuje 168 zł. Wow! Myślałam, że nie jest tańszy. W sumie nie zastanawiałam się. I teraz tak. Kolor, stopień krycia średni, efekt udoskonalający. Konsystencja płynna. Efekt udoskonalający to jest bardzo dobre określenie tego produktu, uważam. Bo on nie kryje mocno, ale no tak jak mówiłam, skóra wygląda na taką schludną, więc to jest bardzo fajnie nazwane. Cecha produktu. Nie zawiera mikroplastiku, bez parafiny, bez parabenów, bez sulfatów, bezglutenowy, nie zawiera acetonu, nie zawiera laktozy. Nie no, fajnie, a coś...
Dobra, kryjący podkład, wysoce ochronny krem przeciwsłoneczny, on ma SPF 50+, matowe wykończenie, a dlatego mówiłam, że nie jest świecący, korektor maskujący niedoskonałości. IT Cosmetics przedstawia wysoce napigmentowany, wielozadaniowy krem, który niezawodnie pokrywa niedoskonałości cery, wypełnia drobne zmarszczki. Formuła łączy w sobie krem nawilżający, serum przeciwzmarszczkowe, korektor, podkład i krem przeciwsłoneczny w jednym produkcie. Dodatkowo zawiera mineralny filtr SPF 50+, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych UVA i UVB, a tym samym przed przedwczesnym starzeniem się skóry. Dzięki innowacyjnej formule przeciwstarzeniowej opracowanej we współpracy z chirurgami plastycznymi, twoja skóra wygląda promiennie i naturalnie. Nawilżająca formuła z peptydami, niacyną, algami, witaminami A, C, B i E, kwasem hialuronowym i hydrolizowanym kolagenem zapewnia skórze długotrwałą świeżość. Krem CC idealnie sprawdza się na co dzień, jak i w podróży. Kompleksowo zatroszczy się o twoją skórę w każdych warunkach. Wow, wow. No ten efekt upiększający, to ja się z tym zgodzę. Wygląda bardzo ładnie na skórze. Coś mi dzisiaj włosy nie współpracują. Ja wykonam sobie z wami dalej mój makijaż, ale naprawdę bardzo przyjemnie się go nakładało. Nie wiem, czy stosowałyście może kiedyś Misze. To generalnie był kiedyś mój ulubiony krem. Właśnie nie pamiętam, czy to BB czy CC. No ale to był mój ulubiony krem i on ma niestety, tamten ma taką trochę, ma taki trochę szary odcień, co ja sobie, wiecie, wyrównywałam jakoś bronzerem i on się tam w miarę dopasowywał. No tutaj nie mam tego problemu, dlatego że też jestem zaskoczona, bo ten kolor jest idealnie dla mnie dobrany, więc naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nałożę sobie korektor, ale w małej ilości. Ja niestety ostatnio mam sińca pod oczami, takie właśnie zasinienia, raz, że ze względu na alergię, a dwa, że no nie sypiam ostatnio najlepiej niestety. Co widać? Co widać? I wiecie co, mam wrażenie, że w aparacie ten podkład delikatnie bardziej się błyszczy niż w rzeczywistości, bo w rzeczywistości to jest taka satyna i powiem wam, że ja, mówię to ja jako osoba, która zawsze musi wszystko pudrować, to tutaj jakbym się uparła, to bym nie musiała go pudrować, naprawdę. Tutaj moje przebarwienia są trochę widoczne, jakby może też nie nałożyłam, albo spróbujmy, nie nałożyłam go tak dużo, żeby twierdzić, że nie jest kryjący, ale no zaraz zobaczymy. Wow, na pewno to można budować. I to wygląda bardzo naturalnie. No dobra, spróbujmy. Normalnie bym tego nie zrobiła, ale robię to dla was. Okej, można budować to krycie i dokładać warstwy. I wygląda to ładnie i wszystko się ze sobą ładnie miesza. No taki, powiem wam, bardzo porządny. Takie mam pierwsze wrażenie i ten efekt upiększający jest dobrze nazwany. Jest też komfortowy ten produkt. Nie wiem, zobaczymy jak się będzie nosił. Też wiecie, no ja nie będę wam ściemniać. Nie sądzę, żeby było źle w ciągu dnia. No bo przez to, że jestem na tej kuracji dermatologicznej, to mam wrażenie, że wszystkie produkty są u mnie dużo bardziej trwałe niż były kiedyś i po prostu ładnie wyglądają w ciągu dnia bez poprawek. No ale jakby, jak coś jest złe na początku, to widać, że to jest złe, więc tutaj mi się podoba. Oczywiście przypudruję twarz tak jak zawsze. Standardowo Laura Mercier Translucent Powder. Nie wiem, ile ja już go używam. Wydaje mi się, że długo. Jestem ciekawa, jak się na nim będą rozprowadzały, wiecie, bronzer, róż. Możecie słyszeć Maniutka pod toaletką, bo sobie właśnie wszedł. No ładnie wygląda, naprawdę wygląda ładnie. I teraz tak, może to będzie za szybkie stwierdzenie, ale jakby, no wiem, że Karolina złych produktów nie poleca. I takie mam nasze mnie przemyślenie, że gdybym kupowała krem BB czy tam CC, to raczej bym kupiła ten, a nie Misze. Bardzo ładnie wygląda, podoba mi się to, że to krycie można budować. Nadal wygląda naturalnie, pory nie są powiększone, nie są podkreślone. Jestem ciekawa w ogóle, czy używacie kremów BB, CC. Czy macie jakieś, albo czy miałyście i jakie, i jak wam się sprawdzały. Tak jak mówię, no u mnie ta Misza zdecydowanie. Kiedyś testowałam też takie kolorowe, to było chyba ze Skin 79, tak mi się wydaje. No to one się u mnie nie sprawdzały, bo miały albo za małe krycie, albo były zbyt rozświetlające na tamte potrzeby mojej skóry. A ten jest taki,
No, taki jeden na pewno z lepszych, jakie kiedykolwiek używałam, jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie. O pierwsze wrażenie i o to, jak wygląda na twarz. To dzisiaj przesadziłam z różem, słuchajcie, bo się zagadałam, ale bardzo ładnie bronzer się nakłada, nic tu się nie odznacza, nie tworzą się plamy i tak pędzel sunie, bez żadnego problemu. Jeszcze rozświetlacz. Halo, gdzie jest mój rozświetlacz? O, wyjęłam już. O, fajne, fajne. Także Karolinie raz jeszcze bardzo dziękuję za możliwość testowania tych produktów, bo ona się śmieje, że dzięki temu, że się znamy, to ja trochę kosmetyków potestuję, bo ja ciągle używam tego samego i nie kupuję nic nowego. No i taka prawda, no. Ale powiem wam, że w ogóle bardzo ładnie w aparacie wygląda. Teraz mam wrażenie z tym pudrem. Na brwi nie patrzmy, ale no. No, powiem wam, że podoba mnie się. I w ogóle mam wrażenie, że w aparacie jestem jakaś bardziej blada. No nieważne. Zrobię brwi i może będzie lepiej. Także słuchajcie, ja się cieszę, że Karolina mi go tyle dała, bo mi naprawdę jeszcze na kilka użyć wystarczy, żebym sobie tak porządniej potestowała ten produkt. Dzisiaj idę na siłownię, więc zobaczymy, jak się spisze, czy nie będzie gdzieś, wiecie, dziur, ale też nie sądzę, bo nałożyłam go dość mało i myślę, że jakby się coś tam starło, to i tak by wyglądało naturalnie. No, ale chyba trochę zaczynam rozumieć Karoliny zachwyt, że on tak ładnie wygląda. Naprawdę, go nie widać na skórze. No i wiecie, dla mnie jeszcze ogromny plus, mimo tego, że ja i tak używam kremów z filtrem, no to dla mnie jeszcze ogromny plus za to, że on już ma jeszcze w sumie dodatkowo właśnie filtr 50, więc dla mnie to duży plus. A użyję dzisiaj sobie, słuchajcie, tego cienia Pae, za dawno go nie używałam. On jest przepiękny. Pięknie się mieni. Pięknie, ale ja sobie go jeszcze trochę przyciemnię bronzerem, bo niestety, no jak widzicie, dla mnie jest zbyt srebrny, zbyt jasny po prostu. Ale no, jest, naprawdę daje przepiękny efekt. Coś niesamowitego. Dobrze, i teraz w załamanie pędzelek, wcale nie do blendowania, bronzer. I delikatnie sobie tutaj zaznaczę załamanie i trochę też po całej powiece, żeby właśnie nie było aż tak widać tego srebra, bo o, no i zobaczcie, od razu lepiej. Mam nadzieję, że w aparacie widać różnicę, bo wiecie, no na żywo widać. Okej, okay. Tuż i już. A nie, jeszcze z wami pomaluję usta, ale to zaraz. Standardowo Eveline Variette, już powoli mi przysycha, więc będę musiała kupić nową maskarę i nie wiem, czy kupić tę, bo jestem z niej bardzo zadowolona, czy spróbować czegoś nowego, tylko że u mnie próby czegoś nowego wiążą się z frustracją, że no, nie daje takiego efektu, więc wiecie, albo dajcie znać, jeśli używałyście Eveline Variette, czy wam się tak sprawdza jak mi, w sensie, że wam się dobrze sprawdza i czy może macie jakieś podobne maskary, które teraz używacie, z których jesteście zadowolone, bo no wiecie, jak to jest, typowa kobieta, że z jednej strony jestem z niej zadowolona i kupiłabym taką samą, a z drugiej strony no przetestowałabym coś innego i ja właśnie jestem na etapie, przetestowałabym coś innego, ale boję się, że jak kupię inną, użyję kilka razy i stwierdzę, no dobra, na usta. Zaraz wam pokażę, co to. Ok. Na usta nałożyłam taką matową, welwetową pomadkę w płynie. Tak, Matte Lip Liquid z The Body Shop w odcieniu Nairobi Camellia 034. Tak wygląda, proszę bardzo. Jest bardzo komfortowa. Już wam kiedyś ją pokazywałam. Ona w ogóle była chyba w jakimś projekcie do zużycia. To jest taki produkt,
którego możecie używać codziennie. Ona jest bardzo komfortowa w noszeniu, ona absolutnie nie przesusza ust. Jest taka, nie powiedziałabym, że jest jakaś mega trwała, ale dzięki temu jest taka satynowa w odczuciu. W wyglądzie jest totalnie matowa, tak wygląda. I tak, proszę bardzo, tak podkład, tak cały makijaż. Coś fajnego, naprawdę jeden z lepszych podkładów, kremów, które zrobiły na mnie takie wrażenie, więc no Karolina zna się na rzeczy i na makijażu, także ja jej bardzo dziękuję. Z wami się będę na pewno później łapać. A teraz wracam do obowiązków, ale podoba mi się to, jak wygląda ten makijaż. Bardzo schludnie. No. No dobra, słuchajcie, kilka godzin później jestem pod kocem z moim psinem po pracy. Mam kawkę ze spienionym mleczkiem. Musiałam zrobić sobie drugą kawę, bo dzisiejszy biometr jest dla mnie jakiś niekorzystny. Włączałam sobie Bridgertonów i to jest drugi sezon z tego, co widzę. I powiem wam, że już ja się nie nadaję do seriali. Już kilka pierwszych odcinków z pierwszego sezonu dla mnie było spoko. Teraz już są jakieś takie flaki z olejem, a może się będzie długo rozkręcać. Nie wiem, ale już zapominam w ogóle, że oglądam serial i zapominam w ogóle tego oglądać. Krzysiek mi przypomina. Także tak, a ja słuchajcie, jeszcze dzisiaj w międzyczasie zdałam sobie sprawę z tego, że przecież my tym filmem kończymy Megówkę. Cały maj publikowałam częściej filmy, no najczęściej to było 4 razy w tygodniu. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się swoimi wrażeniami z Megówki. Czy fajne, czy nie fajne. Tu się koc rusza, bo pies się układa do snu. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się ze mną swoimi wrażeniami, czy spoko, czy nie spoko. Tak. Mi bardzo fajnie się kręciło, chociaż miałam też momenty takie zawahania, ale myślę, że to wynikało z ogólnego przemęczenia, co nie zmienia faktu, że w czerwcu nadal filmy będą pojawiać się regularnie, w poniedziałki, w środy i w soboty, zawsze o 6 rano. No ale tak, kończymy ten maj, to było coś fajnego, razem trochę tak witaliśmy wiosnę, no i cieszyliśmy się, mam nadzieję, z codzienności. Także ja mieszam sobie mleczko spienione, odpalam odcineczek, film mi się akurat renderuje, także jestem zadowolona, dzisiaj całkiem produktywny dzień. Mamy wieczorem siłownię, więc nie wiem, jak to będzie pierwszy raz tak późno, dlatego jeszcze czekam z obiadem, no ale tak. No i powiem wam, że super, że kupiłam te leggingsy z Jim Glamour, te bordowe i zielone, chociaż w tych zielonych bardziej widać celulit, więc ale nieważne, no od kiedy mi pękły te moje, jak one, grafitowe powiedzmy, no to już mi ich brakuje, ale super, że kupiłam tamte, bo naprawdę nie miałabym w czym chodzić. No a jednak staramy się utrzymać tę regularność na treningach, jesteśmy 2 razy w tygodniu na siłowni, tak na pewno, więc, no więc te leginsy są potrzebne. Planuję jeszcze, słuchajcie, wrócić do Moniki, do treningów na macie albo do 3 treningów siłowych, tylko że szczerze do tej pory ciągle jesteśmy w niedoczasie, ciągle się coś działo. Nie ukrywam też, że Megówka jest na tyle angażująca, jakby za kulisami, że no trochę tego czasu brakowało, ale to nic, ważne, że mamy te 2 siłowe w tygodniu, plus jakaś aktywność, jakieś spacery, rowery i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, czy wy jesteście w jakiś sposób regularnie aktywni i co to jest, jeśli tak. Dobra, na razie słuchajcie, kawka, w ogóle uwielbiam te kubki z zającami, ja wiem, że niby to są wielkanocne, dla mnie są całoroczne, bo te zające są takie eleganckie, no. Kąt żeleński? Najprawdziwsze zwierzę. Nikt nie kryje się w środku. Dla ciebie to zabawa. No i wróciłam z siłowni, robię sobie kolację. To jest wrap pełnoziarnisty z Lidla. Pod spodem jest musztarda i keczup po łyżeczce. Tutaj to taka moja sałatka, surówka z marchewki, tego ogórka, koperku i troszeczkę jogurtu i na to tofu w marynacie właśnie odsmażyłam. Jeszcze jest gorące, zwijam na patelnię na chwileczkę i jem, bo już jestem mega głodna, już jest zresztą późno. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.